Powiedzmy, że spotykasz pewną osobę, i ta osoba mówi ci fajna koszulka i się uśmiecha, albo mówi ci fajny kapelusz i się uśmiecha, albo mówi ci fajna fryzura i się uśmiecha, albo mówi ci fajne spodnie i się uśmiecha, albo mówi ci fajne buty i się uśmiecha. Teraz, jeżeli znajdujesz się na pewnym etapie, na pewnym poziomie myślenia, jeżeli masz pewien zestaw przekonań, jeżeli masz pewien sposób patrzenia na świat, jeżeli znajdujesz się na takim poziomie, gdzie jest trochę więcej ciężkości, bólu, trudności, niesprawiedliwości, jak znajdujesz się na pewnym poziomie, to usłyszysz te słowa i zaczniesz myśleć, że to jest jakaś ironia, że ta osoba śmieje się ze mnie, że. Coś jest nie tak, że coś jest nie tak z tą koszulką albo z tym kapeluszem. Zaczniesz myśleć, że dlaczego się śmieje ze mnie. Może przyjdą ci myśli typu, chcę mnie poniżyć. To jest takie protekcjonalne zachowanie. Tak jakby. Możesz to odebrać w takie sposoby. Teraz posłuchaj uważnie. Jeżeli znajdujesz się na takim poziomie, zestaw przekonań, sposób patrzenia na świat, ciężkość, to ta osoba zachowa się tak rzeczywiście bardzo często, ironicznie, bardzo często to będzie rzeczywiście śmianie się z ciebie, bo na pewnym poziomie funkcjonowania, myślenia, przekonań, Będziesz rezonował, będziesz miał przyjaciół, będziesz miał kontakt z ludźmi. Będziesz miał koło siebie ludzi. Będziesz miał dosłownie kontakt z ludźmi, którzy będą się tak zachowywali: którzy rzeczywiście śmieją się z Ciebie, albo mówią to ironicznie, albo protekcjonalnie, albo chcą Cię poniżyć albo coś. Poczuć się lepiej. Będziesz miał kontakt z takimi ludźmi i to będzie prawda. Teraz chodzi o to, że istnieje inny poziom że istnieje poziom, gdzie masz pewien zestaw przekonań, pewien sposób patrzenia na świat, pewną energię, pewne zachowania, funkcjonujesz w pewien sposób. Gdzie będziesz rezonował, będziesz miał przyjaciół, znajomych, będziesz miał kontakt z ludźmi, którzy powiedzą ci te same słowa. Powiedzą ci hej, fajny kapelusz albo fajna koszulka. I będziesz się cieszył, będziesz myślał fajnie, kupiłem ją tu i tu jest taka i taka z takiego materiału. I ta osoba będzie osobą, która czuje się fajnie. I chce ci sprawić przyjemność, chce się podzielić pozytywną energią. I to nie jest protekcjonalne, i to nie jest śmianie się z Ciebie, to jest dzielenie się pozytywną energią. Chodzi o to, że człowiek, który znajduje się w ciężkości, nawet jak spotka osobę, która mówi to szczerze, to nie zobaczy to, nie doświadczy tego, nie będzie mogła to zobaczyć, nie wejdzie to. Osoba, która znajduje się niżej, ma pewien zestaw przekonań, pewien sposób funkcjonowania, nie może wyobrazić sobie, tak jakby nie dociera do mózgu, rozumienie tego, że może istnieć osoba na świecie, która ma pozytywną energię, która jest spełniona, która czuje się fajnie i podejdzie do ciebie i chce ci sprawić przyjemność, tak jakby cieszy się i mówi ci, ale fajne. Jak ktoś się znajduje nisko, to nie może pomyśleć sobie, że można tak działać, że istnieje taki poziom. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli widzieć, że istnieją inne płaszczyzny rzeczywistości, gdzie rzeczy odgrywają się inaczej, gdzie te same zachowania są inne, z inną intencją i inaczej odbierane. I czujesz się inaczej, funkcjonujesz inaczej i osiągasz inne rzeczy. Chodzi o to, że nawet jak jest ciężkość, nawet jak ludzie wątpią i mówią, jest niesprawiedliwość, jest źle, jest strasznie, o nie, o kurczę, żeby ci ludzie, my, wszyscy, ja nie jestem idealny, też, też mam ciężkość jakąś w sobie, żebyśmy zaczęli widzieć, że istnieje. Inny poziom, i że możemy tam dojść, i możemy tam być, i możemy tak funkcjonować, i może świat tak funkcjonować, i możemy żyć w taki sposób. I jak zaczynamy wyczuwać, jak zaczynasz wyczuwać, i myślisz sobie, wierzę w to, wiem, że istnieje taki poziom, wiem, że Przekonania mogą się zmienić, że mogę patrzeć inaczej na świat i doświadczać inne rzeczy, i być kompatybilny, przyciągać inne doświadczenia innych ludzi. Wierzysz w to? I chcesz, żeby tak było? Ale, żeby dojść do tego punktu, to trzeba otworzyć serce. Otworzyć serce na taką możliwość, otworzyć serce na to, że może być dobrze, żeby przyjąć i żeby dać takie zachowania, takie okazać, takie cechy. Teraz, jak ktoś znajduje się nisko i chce otworzyć swoje serce, to zaczyna odczuwać ogromną ilość bólu, który znajduje się w tym sercu. I chcę otworzyć to serce, ale jak otwiera, to mm, ból, ciężkość, bardzo bolało kiedyś to doświadczenie. To doświadczenie, które ukształtowało pewną perspektywę, pewien sposób patrzenia na świat, pewne przekonanie, że jest tak, jest źle. Taki jest świat. Trudno. Jak otwierasz, to zaczynasz to czuć. I chcesz zamknąć, bo to boli. Chodzi o to, że jak ktoś ma ciężkość w sobie i zaczyna wierzyć, że może być lepiej, to jest potrzebne otworzenie tego serca. I najpierw, zanim zacznie widzieć to dobro i doświadczać się dobre rzeczy i dawać te dobre rzeczy, tą dobrą energię i odbierać od ludzi tą dobrą energię, otworzyć się. Tak jakby otworzyć kanał, gdzie możesz mieć kontakt z takimi ludźmi. Jak otwierasz, to będzie dominował ten ból najpierw. Chodzi o to, żeby przejść przez to. Chodzi o to, że to jest etap. To jest tak, że wygrasz sobie. Jak masz ciężkość w sobie, to masz ją. Tak jakby, jak, jeżeli jest, to masz. Tak jakby trzeba zaakceptować to, że jest tam ciężkość, jest tam ból. żeby dojść do nieba, do lepszej rzeczywistości, to trzeba otworzyć i przejść, tak jakby zderzyć się z tym co dominuje w tym sercu. Żeby oczyścić to, żeby wywalić to, żeby poczuć to, żeby odegrać to i później mieć takie otwarcie. mniej strachu, większa otwartość. Gdzie możesz funkcjonować z otwartym sercem, mieć kontakt z takimi ludźmi, z takimi zachowaniami, z takimi cechami, dawać takie cechy, zachowywać się w taki sposób. Więc przekaz tego filmu. Pewni ludzie nisko nie zobaczą pewnych rzeczy. Jeżeli zaczynasz widzieć, to wiedz o tym, że jest możliwość tam być. Tylko, że czasami droga wygląda tak, że trzeba przejść przez to otwarcie i przez to odegranie tego bólu, który jest. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Mam nadzieję, że zaczniesz to widzieć w codzienności, u siebie. Zaczniesz widzieć to, że okej, okay, to jest rzeczywistość, ale istnieje inna rzeczywistość tu. Tak jakby zaczynasz pojmować, że tam funkcjonują inaczej ludzie. Tak jakby istnieje coś pięknego. I możesz tam być. I możesz przenieść ludzi tam. I możemy razem tam przejść. Jeżeli film jest pomocny, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.